Po pierwsze, super ciekawy bębniarz, po drugie, super ciekawy człowiek, po trzecie, świetny rozmówca, no a po czwarte, człowiek, który nagrał masę fantastycznych polskich piosenek na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Udzielał się na niejednym nagraniu, na niejednej najważniejszej polskiej płycie. Łukasz Moskal, bo o nim mowa, jest częścią naszej perkusyjnej rodziny i trochę pokaże nam dzisiaj swojego warsztatu, pokaże nam to, w jaki sposób gra, jak do tego doszedł. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie zrobili sobie taką historię Łukasza Moskala. Niech tak przebiega nasz dzisiejszy odcinek i serdecznie Was na niego zapraszam. Cyryl Skiba. Tajemnice polskich mistrzów perkusji. Dzisiaj kolejny nasz odcinek, kolejne spotkanie z kolejnym wybitnym muzykiem. Cześć Łukasz. Cześć, witam. Miło mi Cię gościć przed naszymi kamerami. Kogo dzisiaj przyprowadziłeś ze sobą do naszego studia? Studia takiego trochę zaimprowizowanego, bo jesteśmy w klubie Spati w Warszawie. Kręcimy w popieprzonych totalnie czasach. Wszystko dzisiaj jest przewrócone do góry nogami i też na szybko organizowaliśmy się, żeby móc Wam przedstawić Łukasza. Więc dzisiaj w towarzystwie. Tak. Zaprosiłem swoich przyjaciół, z którymi na co dzień współpracuję. Katarzyna Piszek-Kasaj i Dawid Karpiuk, Dziwna Wiosna. Łukasza możecie zobaczyć w bardzo różnych konfiguracjach, też z wieloma popularnymi muzykami. Ostatnio, co ci zajmuje czas i co jest takim, wiesz, nad czym pracujesz w ogóle tak muzycznie teraz? Wiesz co, muzycznie jestem chyba skoncentrowany na swoim projekcie, właśnie z kolegą Dawidem. Czyli, Dziwna Wiosna. Czyli Dziwna Wiosna. No, jest pandemia, więc jest ciężko, to wiadomo. Ale głównie ten projekt. Podzielę wam się z wami moją historią. Ja Łukasza poznałem przez fantastyczną płytę, która nazywa się Portrety. Została wydana przez wytwórnię You Know Me. I na tej płycie usłyszymy kilku fantastycznych polskich bębniarzy, tych też topowych absolutnie. I tam jest taka kompozycja Feather Sparrow, ojciec jaskółka. Wróbel, przepraszam. I kolega, który produkował tę piosenkę, mówi: stary, chodź, puszczę ci to, bo to świetnie gada, nie? W ogóle piosenka nagrana przez bębniarza, przez niego skomponowana, w ogóle posłuchaj, jakie to są pomysły. Oczywiście Grzesiu, który mi to pokazał, a który teraz stoi za kamerą, powiedział, że absolutnie nie mogę się tym chwalić, natomiast dzisiaj mogę ci pogratulować, że świetna robota. Dziękuję Więc bardzo. Płyta Portrety, fantastyczni perkusiści. No i tak potem po nitce do kłębka zacząłem dostrzegać, że Łukasz nie tylko ta płyta, tylko nagle go widzę za perkusją u Moniki Brodki i się nagle okazuje, że też w Zakopower.
I to Zakopar to kawał twojej historii, kawał historii twojego grania. Więc tak teraz chciałbym, żebyśmy wrócili trochę do korzeni. Bo to taki chłopak lat ile? 10, tak? Wymyślił sobie, że zostanie muzykiem? Tak, myślę, że to tak się zaczęło. Typu Dycha, 10 lat. Podkarpacie? Podkarpacie. Środek niczego? Dokładnie. Skrzypce wtedy jeszcze, tak? Tak, wiesz co, no głównym instrumentem za dzieciaka były skrzypce, ale jakoś nie pałałem mega do tego instrumentu jakimś uczuciem. Ale ja bardzo też słuchałem dużo różnorakiej muzyki i po prostu zacząłem, wiesz, kombinować, walić w pudełka, w garnki i tak dalej. I jakaś taka fascynacja bębnami się odpaliła. Czy zatem możemy cię nazywać samoukiem? 100%. 100%. Ja przede wszystkim, obserwując dzisiaj ciebie, jak grałeś i tak dalej, no to są fantastyczne emocje. Natomiast wybacz, jakby widzę, że to właśnie nie jest ta technika, która jest wyciągnięta ze szkoły muzycznej, nie? Mhm. I wiem, że ty sobie tak ukułeś termin pewien na to, nie? Nieświadoma kompetencja. Nieświadoma kompetencja. Ja to najpierw ja ci powiem, jak rozumiem ten termin, okej? Okay? Mhm. Że czasami robimy pewne rzeczy, bardzo dobrze je robimy i jesteśmy w tym nieźli, nie mając ku temu podstaw takich techniczno-merytoryczno-edukacyjnych, nie? Że nie przeczytaliśmy stosa podręczników, a mimo to świetnie nam to wychodzi. Dobrze rozumiem? No myślę, że tak. Ja nie jestem tym, jak się mówi, szpecem od kwestii psychologicznych, ale tak, to są cztery fazy i ostatnią jest właśnie nieświadoma kompetencja. Mi też się to już pierdzieli. I to jest taki termin, z którym ty przybijasz piątkę, rozumiem, tak? Wiesz co, poniekąd tak, bo to jest to, że wiesz, ja mam pewne nawyki grania już tyle lat na instrumencie, które robię automatycznie. Tu jest czasem, problem polega na tym, że można popaść w rutynę, ale myślę, że przy muzyce i przy twórczym kreowaniu i artystycznym aspekcie tego, w moim przypadku, ja to tak odbieram i czuję, że jest to bardzo kreatywne, mimo że nie poświęcam czasu i uwagi temu aspektowi, o którym mówiliśmy wcześniej, czy typu ćwiczenie i tak dalej, z wielu tam różnych względów. Więc jest to pamięć mięśniowa, jest to sytuacja, gdzie masz otwartą kartę i wykonujesz to, jest tak, jak jedziesz samochodem i zmieniasz biegi, nie myślisz o tym, możesz rozmawiać, robić inne czynności. Tak samo zapamiętaj, jak się nauczyłeś za dzieciaka, jak jechać na rowerze, wsiadasz po kilkudziesięciu latach i jedziesz na tym rowerze i się nie zastanawiasz, jak go prowadzić. Więc myślę, w moim przypadku jest to taki aspekt interesujący, nie? Że gram na instrumencie organicznie, intuicyjnie, poniekąd. No to jest, to brzmi dość. Ale to nie obraź się teraz, dziwnie. Okej? Śmiało, nie obraź się tym pytaniem, mam nadzieję, że ono nie będzie niegrzeczne, ale czy to nie jest tak, że to, nie wiem, że ty żałujesz na przykład tego, że nie przerobiłeś całego stick control od dechy do dechy?
Nie, nie, w ogóle ja mało rzeczy w ogóle żałuję w życiu, super. Tak w ogóle. To jest takie, jakby było gdyby. Okay. Wiesz, ja się zawsze śmieję, że wiesz, bo bycie muzykiem to jest dany talent, to jest dana umiejętność grania na instrumencie, czy to są bębny, czy gitara, czy flet. Jeśli się posiada ten talent i umie się z niego korzystać, no to możesz kreować, wymyślać. Mm-hmm. I uciekł mi wątek, o czym to zapytałeś. Cieszy mnie to, co mówisz, bo ja na przykład mam takie czasami przeczucie, że o raju, mogłem pójść do nauczyciela. Aha. O raju, mogłem wcześniej przerobić stick control, nie? Dlaczego tak późno po to sięgnąłem? To ja ci powiem dlaczego tak. Nie poszedłem do nauczyciela? Rozumiem. Dlaczego dopiero w wieku 20 kilku lat robię rzeczy, które mogłem robić w wieku 15? Wiem, nie? Wiesz to, ja w sumie, wiesz, no ja próbowałem, wiesz, chciałem się dostać do liceum muzycznego po skrzypcach na bębny. Niestety mi powiedziano, że nie mam poczucia rytmu. Później jakieś tam próby wtargnięcia na akademię. Też nie. I to jest takie pytanie, co by było gdyby, gdybym był tym, wiesz, ja też nie jestem na przykład zwolennikiem, niestety to się w akademickich sytuacjach pojawia, rywalizacji i takiej, może sportowej, wiesz, bo to jest też aspekt ćwiczenia i tak dalej, wiesz. Na pewno są bębniarzy, którzy umieją to ogarnąć i są w tym, ale ja zawsze nie umiałem się odnaleźć w takiej sytuacji, właśnie rywalizacji, czy stawiania sobie poprzeczek i dobijania do czegoś. Ja wolałem grać muzykę całym sercem, tak jak potrafiłem, tak jak mi po prostu pozwalał umysł, serce i dłonie i nogi. Więc mnie to zawsze odtrącało. Czyli być porównaniem dla samego siebie. Tak, ale na przykład teraz, wiesz, co by było, gdybym naprawdę, tak jak ty mówisz, stick control, czy te wszystkie aspekty techniczne, gdybym to miał, to jakby to wyglądało w kwestii mojego grania, a tego, że na przykład nie posiadam tak szerokiej wiedzy, może też wszystko przede mną, wiesz, na stare lata, może się wezmę za to, chociaż jak już mówiłem wcześniej, jestem dość leniwym człowiekiem, więc... Wszystko jasne. Nie wiem, wiesz, granie na instrumencie jest dla mnie komunikacją z drugim człowiekiem. Mimo, że na bakier jestem strasznym z ludźmi, jakby zwierzęta grały, to by było fajnie. Zresztą mógłbym ze zwierzętami grać, ale nie ma, muzyka jest eteryczna, wiesz, jest czymś takim, no, nie da się gadać o muzie, nie? Muza się słucha, albo gramy ją i to, co się w nas dzieje, jest tak, wiesz, pociągające, fajne. Więc ja sobie nie umiem to uzmysłowić, te aspekty techniczne, nie? Technicznego grania, takiego poukładanego, nie? Nauczyłem organizm pewnych sytuacji. Ja uważam, że granie na bębnach w ogóle jest graniem takim organicznym. Gramy na... Perkusista gra tak na instrumencie, takim, jakim jest człowiekiem, jak to czuje i tak dalej. Szybko, wolno, mocno i tak dalej.
wiem, że nawet postura czasem wpływa też na sztangi i kreowanie. To jest absolutna kwintesencja naszego cyklu, gdzie po prostu jak na talerzu wychodzi to, jakimi jesteśmy ludźmi, patrząc na to, jak gramy i choć każdy z nas jest w zupełnie innej działce muzycznej, to mamy oczywiście pewien wspólny zestaw cech, natomiast fenomenalnie ogląda się was jako zupełnie różnych perkusistów, różne style reprezentujący. No i właśnie dzisiaj taka bardzo rockowa sytuacja, nie? W sensie widzę, że to są duże bębny, duże blachy i z Dawidem też żeście po prostu przygrzali solidnie. Czy ty widzisz siebie w innej roli, w innym charakterze bębniąc? Ja w ogóle, ta cała sytuacja dzisiaj, tak jak też na wstępie powiedziałeś, jest szyta na szybko. Tak. I zresztą tak samo stwierdziłem i podjąłem taką decyzję, że nic nie kreujemy wcześniej, nie piszemy, nie wymyślamy, tylko tak jak się dzisiaj spotkaliśmy i z Kasią, i z Dawidem, powiedzieliśmy sobie, co chcemy i jest start, klap i gramy. I tak powstały te take'i, te nagrania. No wiesz co, ja strasznie nie lubię i nawet nie umiem, nie wiem, klasyfikować siebie, czy jakim jestem perkusistą, zawsze to robią albo słuchacze, albo widzowie, albo po prostu muzycy, ludzie, którzy się na tym znają. Więc ja nie wiem, gram tak jak gram. No, mógłbym powiedzieć, że jest to rockowe granie, ale nie mam takich też korzeni, prawda, rockowych. To będzie teraz bardzo niepodręcznikowe i bardzo nieedukacyjne, co powiemy, bo o ile we wszystkich naszych odcinkach zawsze was zachęcaliśmy do tego, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i potem jeszcze ćwiczyć, to Łukasz nie odrabia zbyt dużo zadań domowych. No, ja wychodzę z założenia, że są perkusiści, którzy dzielą się na takich, którzy ćwiczą i na takich, którzy nie muszą. Więc myślę, że ja się chyba... Ale jeżeli poświęcę godzinę mniej na salce prób, to poświęcę godzinę więcej na przykład na słuchanie muzyki, nie? No tak, myślę, że też chyba na spacer z psem i na spędzenie czasu z rodziną. Ja chyba spędziłem w sumie 5 godzin ćwicząc, chyba mógłbym powiedzieć, przy instrumencie. Zawsze, wiadomo, przygotowuję się do nie wiem, nagrań, do koncertów i tak dalej, ale ten czas, no też nie mam tak czasu, żeby po prostu spędzać czasu w salkach i po prostu ćwiczyć, ponieważ lubię ten aspekt muzykowania, kreowania, tworzenia
orkiestracji, grania dynamicznie, szukania i tak dalej. Wiadomo, że jak z jakimś tam innym artystą gram, więc muszę tam jakieś ramy zachować, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, lubię tu i teraz, tak? Więc ten aspekt wyćwiczenia, mucha lata, wiadomo, że wcześniej no, ten elementarz, bo wiadomo, nie będziemy tutaj rozmawiać o kwestiach techniki, ćwiczenia i tak dalej, bo to nie ze mną, są koledzy, którzy się na tym znają i mają ogromną wiedzę, ale wiadomo, no, tak jak z czytaniem jest ABC, abecadło, więc elementarz, myślę, takiego dla dramera, dla perkusisty, jedynki, dwójki, paradiddle, rudimenty i tak dalej, więc kiedyś była taka śmieszna sytuacja, jak spotykaliśmy się z wieloma bębniarzami, oni mówią, że no tutaj grasz taki patent i tak dalej, ja nie miałem zielonego pojęcia, o czym mówią. Okazało się, że rozkładam paradiddle jakoś, wiesz, robię tą orkiestrację na instrumencie, gdzie oni to na przykład mając wiedzę spisali i tak dalej, więc ja byłem w szoku totalnym. I to jest też ciekawe o tyle w mojej opinii, że poniekąd nie ma powtarzalności. Ja też nie każdy koncert, który gram, każde nagranie, które wykonuję, to jest jeden do jeden zawsze. Nie? I to jest też zawsze chyba okazja do spotkania z innymi muzykami, nie? Tak, my szukamy takich możliwości, żeby wpisać się i żeby spróbować czegoś z kimś innym. Ale wiem, że masz syna, który się dzielnie uczy grać na perkusji. I co? I chcesz, żeby nie popełniał tych samych błędów, co ty, czy... Wiesz co, myślę, że to jest takie... Co mu mówisz? Jak go uczysz? Myślę, że to jest takie podświadome u każdego rodzica, nie? Że żeby jednak było dziecku łatwiej, lepiej i tak dalej. Wiesz, czasy są inne. Ja się uczyłem, zaczynałem grać i grałem, kiedy było inaczej. Nie miałem dostępu do internetu, bo nie miałem komputera i po prostu z nagrań słuchałem i próbowałem sobie do tego grać. No teraz jest jak jest, mamy taki... YouTube. Narzędzia i tak dalej, no nawet my, to, co nasz kręcimy. Cykl, nie? Dokładnie. No więc była taka śmieszna sytuacja, że ja mówię, no to chodź tam ci pokażę coś, mówię do syna. No i mu pokazuję, ja niestety nie mam tego drygu, nie umiem przekazać wiedzy, więc pedagogika jest mi obca, więc zacząłem się troszeczkę denerwować tym, a że jest zdolny i utalentowany, więc chciałem od niego więcej. Więc on stwierdził, że wiesz co, tata, lepiej może idź i obierz ziemniaki i daj mi spokój, więc ja wytrzyłem, zresztą nie uczę go, ma nauczyciela. Super. I gra. No wiesz, no ten... Przerwę ci w tym momencie. Może to jest jakaś podpowiedź dla tych naszych ojców, którzy nas teraz oglądają, że jeśli może po raz kolejny cię wkurzył synek, że za mało ćwiczył dzisiaj, może odpuść i po prostu wyślij go do innego nauczyciela, a nie, że sam podejmujesz. To jest bardzo ciekawa nauka na dziś i moim zdaniem absolutnie do sprawdzenia.
chciałbym, żebyśmy poruszyli teraz taki wątek, wrócił trochę do tej sytuacji z Moniką Brodką i Zakopower, bo widzisz, twoja twarz zaczyna się pojawiać w kolejnych filmach i wiesz, na kolejnych nagraniach, teledyskach topowych artystów i nagle się okazuje, że za tymi dużymi nazwiskami stoją sidemeni czy muzycy sesyjni i to też jest jakaś rodzina wspólna, nie? Ta Kasia, którą dzisiaj przyprowadziłeś. No, widzę pewną powtarzalność. Mhm. Czy jak to się odbywa? Czy to artysta zawsze do was dzwoni? Czy to wy funkcjonujecie w jakichś grupach? Jaki jest charakter tego środowiska? Nie? Wiesz co, ja w ogóle, no bo to jest to, o czym mówisz, można by tak można nazwać to kwestią pracy sidemańskiej, mhm, czy muzyka sesyjnego. No ja się nie poczuwam, chociaż no, trochę funkcjonuję na tej bo to zasadzie, zawsze trzeba włożyć własne serducho. Nawet jak jesteś tym przysłowiowym sesyjniakiem, to i tak oddajesz kawał serducha tej muzyce zawsze, nie? To prawda. No, to nie może być muzyka z przypadku. To są czasem po prostu kompromisy, czasem niewygodne. Mhm. Wiesz, ja akurat mam szczęście takie, że mnie, no bo ja nie jestem wykształcony muzycznie i po prostu wybierają mnie, bardzo mnie to cieszy, wybierają mnie artyści, którzy chcą współpracować ze mną z jakichś względów, czy... Dzwonimy po Łukasza, bo ma taki i taki strzał w werbel, nie? Na przykład. Mhm. Albo, no nie wiem, no coś ich pociąga, interesuje, że chcą ze mną współpracować. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, dlaczego. Ty, wiesz, no to jest kwestia, że ktoś, tak jak ty mówisz, że to, tamto... Ja nie umiem sam o sobie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Jest mi bardzo miło, czerpię z tego radość, przyjemność i też jest to moja praca. Ale no nie jestem takim typowym sidemanem. A propos tego, co pytałeś, że jest to grono ludzi, tak jak na przykład Kasią. Z Kasią grałem u Moniki, gram w jej solowym projekcie, współpracuję z nią. No myślę, że wiesz, no kapela to też jest taka organiczna sytuacja. Jeśli to działa i wiesz, ja brałem udział, brałem udział w takich sytuacjach, że byłem zapraszany gdzieś i ja czułem, że jak, nie mieszczę się na przykład, albo nie jest mi dana przestrzeń, albo wiesz, warunki takie czysto społeczne, czy tam koleżeńsko, wiesz. Także dla mnie bardzo ważnym aspektem jest jednak taka chemia, mówię, organiczność, porozumienie. Wszystko jasne. No, słuchaj, koniec, mamy końcówkę 2020 roku, tak. Trudnego roku. To chciałbym, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę może jakimiś życzeniami na 2021 rok. Ojejku, życzenia? No, tak wiesz, czego byś sobie życzył? No, w obecnej sytuacji chyba po prostu trzeba sobie życzyć zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim czasie. Trochę tak... Pewnie. Słuchajcie, Łukasz przed naszą rozmową opowiedział mi jeszcze masę innych ciekawych historii. Ja tylko liczę na to, że będzie nam dane jeszcze nasz cykl kontynuować i że tych odcinków będziemy mogli dla was przygotować jeszcze więcej, może w takiej lub innej formie. A tych historii jest naprawdę masa i chcielibyśmy się z wami nimi podzielić. Na przykład o tym, jak rock and roll potrafi szybko wessać człowieka i to bardzo młodego. Łukasz jest tego dobrym przykładem. Dużo byłoby do poopowiadania. Także słuchajcie, Tajemnica Mistrzów Polskiej Perkusji. Nasz kanał na YouTubie jest dla was. Subskrybujcie go, znajdziecie nas też na Facebooku. Po więcej inspiracji właśnie tam was zapraszamy. No i do zobaczenia. Cyryl Skiba, pa pa.